pierwsze pytanie, w trailerze było powiedziane, Kleber powiedział, że ten wynik tego pojedynku będzie zupełnie inny niż, niż pierwszego, natomiast jego rywal powiedział, że tym razem go znokautuje, jakby dając, dając znać, że wie dokładnie, jak będzie przebiegał. A pytanie, właśnie odpowiedź, czy to te słowa Klebera były takie trochę enigmatyczne, czy on rzeczywiście po prostu ma jakiś konkretny plan, czy to chodzi o to, żeby po prostu wygrać jakkolwiek? Ukornik preguntando sobre o percurso da nova luta, disse que ia acabar com knockout, e você só disse que essa luta vai ser diferente, pouco enigmático, quer dizer que você já tem o plano exato para essa luta ou ainda não? É, eu costumo falar que luta é luta, ninguém pode decidir a luta, falar eu vou nocautear, eu vou finalizar, luta é luta, é 50% chance meu e 50% dele. Ele vai falar o que ele acha que é conveniente para ele. E boa sorte se ele tá achando que vai ser um knockout, boa sorte. Mas eu vou falar que, como eu falei na última entrevista, a luta não vai ser fácil. Ele tá achando que vai ser uma luta fácil e não vai ser. Kleber mówi, że no, może Kornik mówić to, to co uważa, że jest dla niego właściwe. Natomiast jego zdaniem nie da się przed walką powiedzieć, jak się walka skończy. Wszystko się decyduje w ringu. Nie da się powiedzieć, że będzie knockout, czy będzie jakieś inne zakończenie. Jeśli Kornik tak myśli, no to, to jego sprawa. Natomiast Kleber może tylko powtórzyć to, co już mówił, jakby ostrzegając Kornika, że to na pewno nie będzie dla niego łatwa walka. Artur powiedział, że zauważył u swojego rywala właśnie, że jest znacznie większy niż był, w sensie tak muskularnie, tak wagowo, że jest większy niż przy pierwszym pojedynku, czy tego pojedynku właśnie przybrał, czy zbijał więcej kilogramów, Kleber? Artur disse que você é mais forte, também a questão dos músculos, é verdade que treinou também sobre esse aspecto? É que nem eu falo, eu acho que eu treinei tudo desde a última vez que eu lutei com ele, acho que eu tive várias evoluções, tanto na parte muscular, eu acho que eu treinei mais também, como a parte de trocação e como meu jiu-jitsu mesmo. Então eu acho que, como eu falei, vai ser uma luta diferente. Eu treinei para isso, pode ter certeza. Kleber mówi, że tak, natomiast to nie tak, że się na tym skupiał, trenował po prostu wszystko, od jiu-jitsu przez techniki po trening mięśniowy, tak, to prawda, więc może być takie wrażenie i także dlatego powtarza, że ponieważ on jest teraz inaczej, lepiej przygotowany, to będzie zupełnie inna i lepsza w jego wykonaniu walka. Czy podejście Klebera do MMA jakoś w jakimś sensie zmieniło się od momentu, kiedy walczy dla KSW, a zwłaszcza kiedy zdobył pas, bo wcześniej był bardzo takim aktywnym zawodnikiem, który walczył wszędzie, po całym świecie, a od momentu KSW tych pojedynków było coraz mniej poza KSW, a teraz między tymi pojedynkami nie było w ogóle. Si, você tem agora outra atitude quando ao MMA, quando já está no KSW, quando ganhou o cinturão, parece que não luta tantas vezes, não luta em tantas partes do mundo, mas parece mais focado no KSW, é verdade? Ah, agora acho que eu atingi minha meta, que era o cinturão do KSW, e eu não vi interesse tipo, de ficar lutando outras organizações. Eu achei melhor esperar para mim poder lutar aqui novamente, não ficar me arriscando. Porque a gente demora muito para ser campeão e às vezes a gente, por um fator de segundo, se a gente errar, a gente volta da estaca zero. Então eu preferi não me arriscar, eu preferi ficar, esperar a oportunidade de lutar novamente com o Arthur. Kleber mówi, że zdobycie pasa KSW no to był jeden z celów, który sobie założył i po jego osiągnięciu troszkę faktycznie zmienił podejście. Nie widzi teraz sensu podejmowania nadmiernego ryzyka walczenia w takich walkach, które kiedyś pewnie by podjął. Uznał, że lepiej będzie cierpliwie poczekać, skupić się. Zbyt dużo kosztuje i zbyt długo czeka się na mistrzowski tytuł, żeby go później gdzieś ryzykować właśnie jakimś takim złym prowadzeniem kariery. A z perspektywy czasu Kleber spojrzał na pewno na ten pierwszy pojedynek, bo tam atakował przede wszystkim jiu-jitsu, które jest jego najmocniejszą stroną. Co popełnił wtedy źle właśnie? Já podes dizer, após tanto tempo, o que fizeste mal na primeira luta, onde cometeu erro? Eu acho que, como eu falei, não tem erro, é mérito dele, ele ganhou, eu não tiro mérito de ninguém. Mas acho que foi um fator de erro da minha parte, desde o meu camp até o meu jeito de treinar, acho que eu treinei errado para outra luta. E, bom, agora para essa foi totalmente diferente, é uma nova luta, eu sou uma nova pessoa, pode ter certeza disso. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że nie chciałbym mówić o swoim błędzie, bo to jest troszkę odbieranie zasługi rywalowi, a to jednak Kornik wygrał i to jest jego zasługa. Natomiast no jasne, widział u siebie pewne błędy, nawet może nie tyle w samej walce, co już w procesie przygotowań do tej walki, podczas zgrupowania, podczas treningów, dlatego to wszystko sobie przemyślał, dlatego to wszystko zmienił i teraz będzie zupełnie inaczej przygotowany i to będzie inna walka. Dobrze, to z twojej strony.